Z tej strony Tesia i witam Was w najbardziej wyczekiwanym odcinku na tym kanale, czyli od miesiąca. Tak! <grywa> Druga część na temat szkoły muzycznej. Troszkę potrzebowałam czasu, jak widać, bo po pierwsze musiałam zebrać wszystkie wiadomości od Was, których było dużo i były długie, po drugie, zebrać wszystkie odpowiedzi z ankiety, po trzecie, chciałam to właśnie zrobić w takim formacie wideo, również nie tylko audio, ale też wideo. Także musiałam troszkę, wiecie, organizacyjnie to wszystko ogarnąć. I po czwarte, potrzebowałam trochę czasu po prostu od pierwszego odcinka, żeby ten temat troszeczkę we mnie posiedział, poleżał. W każdym razie mam wszystkie odpowiedzi. O, tak. A więc, moi drodzy, zaczynamy! Pierwsze pytanie z ankiety: czy chodziłeś, chodziłaś do szkoły muzycznej? 80 osób odpowiedziało, że tak, 17 osób, że nie. Czyli jak widzicie, zdecydowana większość ankietowanych jednak chodziła do szkoły muzycznej. Myślę, że to jest bardzo cenna informacja. Jaki stopień muzyczny skończyłeś? Podstawówka, gimnazjum, liceum? Prywatne zajęcia pozaszkolne czy akademia muzyczna? Najwięcej głosów na gimnazjum i liceum. W zasadzie ja również skończyłam tylko liceum, tylko podstawówka gimnazjum, liceum, bo nie skończyłam studiów. Nie skończyłam ani pierwszych studiów, które podjęłam w kierunku muzycznym, ani tych drugich, ale te drugie może jeszcze skończę. Zobaczymy, jak mi po prostu ży sytuacja życiowa pozwoli. Na ten moment nie studiuję nic, ale studiowałam dwa kierunki. Pierwszy rok na Akademii Muzycznej w Poznaniu na wiolonczeli, pierwszy rok licencjatu i teraz byłam na trzecim roku licencjatu wykonawstwa wokalnego w Rzeszowie, tutaj. Także skończyłam też. Oficjalnie, jakby z papierem, <laughs> skończyłam podstawkę gimnazjum liceum. Koniec. I akademia muzyczna jest, słuchajcie, na drugim miejscu e, po 22 głosy. Wiedziałam, że warto poruszyć ten temat, z racji tego, że kiedy otworzyłam kanał na YouTube, widziałam, że obserwują mnie, zaczynają mnie obserwować osoby właśnie z mojej szkoły, ze studiów, po prostu muzycy. Więc pomyślałam, że to naprawdę jest dobry temat, żeby to poruszyć akurat na tym etapie mojego kanału, bo no kiedy jak nie teraz? Jak jest was tu aż tyle i możemy poruszyć ten temat. W ogóle to pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie wszystkie osoby z mojej klasy, czy to z podstawówki, gimnazjum, liceum, czy w ogóle ze studiów. Pozdrawiam was bardzo wszystkich. Bardzo mi miło, że jesteście i że tak wiele was wspiera to, co robię. Bardzo mi miło. Także bardzo Was pozdrawiam, ściskam i dziękuję za Wasze też zaangażowanie. Kolejne pytanie. Czy miałeś indywidualne zajęcia z instrumentu? 81 osób zagłosowało na tak. 3 osoby zagłosowały na nie. Wiem, że w tym jest mój mąż, <grym> także, <grym> także spoko. Kolejne pytanie. Podczas indywidualnych zajęć z instrumentu doświadczyłeś przemocy fizycznej, psychicznej? Uwaga, moi drodzy, tu jest bardzo wyrównane. Natomiast z przewagą na. Tak. I to jest przerażające. Powiem Wam tak. Jakie ja doświadczyłam przemocy fizycznej na początku może. Na zajęciach z wiolonczeli w podstawówce pani nauczycielka przyciskała mi z całej siły moje palce, zwłaszcza małego paluszka, piątego, do strun i strasznie to bolało. Chwytała mi rękę, gdzie miałam smyczek, chwytała mi rękę od smyczka i też... Na Siłę po prostu machała, wiecie, stawała za mną i po prostu próbowała mi to jakoś gdzieś tam wcisnąć, przydusić, przycisnąć. A jeśli chodzi o psychiczną, to było bardzo dużo sytuacji, wymienię kilka. Zadawała mi jakieś pytanie, na które nie, nie znałam odpowiedzi. Ona się mnie pyta, jaki dźwięk mam tu zagrać, albo którym palcem mam zagrać ten dźwięk. Wiecie, to była podstawówka, ja miałam 7-8 lat, i ona mi zadaje pytanie, jakim palcem tu masz zagrać? I wiecie, strasznie agresywnie, i były takie momenty, że ona wychodziła z sali, zostawiając mnie z takim trzykropkiem, nie? Że ja mam po prostu siedzieć teraz i myśleć nad odpowiedzią. No, jakby ja nie wiedziałam, jaka jest odpowiedź, po prostu nie wiedziałam, nie? I ona wychodziła z sali na papierosa, i ja w tej sali przez, nie wiem, 10 minut siedziałam w tej sali, i z jednej strony był to moment takiej ulgi, że, o, jestem sama, w końcu nie ma jej tu, i jest okej. Okay bo nie znęca się nade mną, z drugiej strony wiedziałam, że zaraz wróci i że się znowu zacznie to wszystko, a ja dalej nie znam odpowiedzi na to pytanie i wiecie, czekałam, czekałam i to, to było takie mocne, że to czekanie w sali, bezczynne, takie z, w ciszy, w samotności, z samymi swoimi myślami w głowie i z tym, że jak ona wróci, to nie będzie lepiej, będzie w sumie gorzej, bo dalej nie znam odpowiedzi na pytanie i You know. No i ona wracała i faktycznie, no nie znałam odpowiedzi na pytanie i, i nie było za ciekawie. Zazwyczaj każdą praktycznie lekcję ja wspominam tak, że, że kończyłam z płaczem przez sześć lat podstawówki. Szczerze, ja w ogóle nie pamiętam żadnej dobrej lekcji w podstawówce z Lunchelli. takiej jakiejś wnoszącej coś. Nie wiem, bardzo ciężko... W ogóle, w ogóle nie mam w głowie nic takiego. W gimnazjum już tak. W gimnazjum, liceum już z inną nauczycielką też miała swoje, ale, ale już bardziej było to jakieś takie... Mam dużo przykładów dobrych lekcji, nie? Jakby dużo wspomnień pozytywnych. Natomiast w podstawówce, czyli praktycznie w najważniejszych latach mojej edukacji, jeśli chodzi o muzykę, pozostawia to wiele do życzenia. Może tak to sumuje? Oj, czy ta herbatka już wystygła, please. Absolutnie nie. W ogóle jakie to jest, słuchajcie, chore pytanie dotyczy szkoły muzycznej, zajęć indywidualnych z instrumentu, czyli zajęć polegających na tym, że jest uczeń i ma swojego nauczyciela i są sam na sam przez 45 minut i 41 osób z mojej ankiety Doznało podczas takich zajęć jakby przemocy fizycznej bądź psychicznej? No mnie to po prostu przeraża, Wam powiem. Czy sama sam wybrałeś instrument, czy ktoś za Ciebie wybrał? Ja jestem w odpowiedzi ostatniej. Czyli w zasadzie to nie pamiętam. Nie wiem, czy to ja, czy to rodzice. Nie wiem, przez tą traumę to ja po prostu chyba wyrzuciłam to z pamięci swojej i <grym> jakby nie wiem. <grym> po prostu nie wiem. Dlatego dałam też taką odpowiedź. Jak widać, 10 osób się ze mną złączyło w tym, że nie wiedzą. Ale jak widać, większość osób jednak samodzielnie wybrała. I to jest bardzo fajne, i to jest na plus, i w sumie tak powinno być. <grym> Kolejne pytanie. Czy po skończeniu szkoły muzycznej działasz w zawodzie muzycznym? Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Może niewiele głosów więcej, ale jednak więcej osób nie wykonuje zawodu związanego z muzyką. Też, też, jest to, też jest to ciekawe. Mi się akurat udało w ten sposób, że jednak wykonuję zawód związany z muzyką i za co jestem bardzo w ogóle wdzięczna, bo mimo wszystko muzyka jest dla mnie najważniejsza w życiu i zawdzięczam muzyce to, że jestem tu gdzie jestem, że jestem jaka jestem, że robię to co robię i że mogę z tego też zarabiać. Jeśli chodzi o wiolonczele to gdzieś tam od 16 roku życia z moją siostrą grywałam na weselach, ślubach, no takie typowe hałtury. Zdarzało się też dużo fajnych właśnie projektów. Także bardzo owocnie też spędziłam y, czas z wiolonczelą. Nie byłam takim typowym uczniem, że gram na wiolonczeli w szkole. Zdaję egzaminy i na tym to się kończy? Nie. Całe szczęście miałam ro muzyczną rodzinę. Przecież gdzieś graliśmy, także to było super. Już od trzech lat w ogóle nie gram na wiolonczeli. Wielonczeli nie mam w moim życiu w ogóle. Jak się przeprowadzałam do Rzeszowa, to wzięłam ją ze sobą. Ona przyjechała tu ze mną. Natomiast w tym roku, czyli po prawie że trzech latach, na Boże Narodzenie, jak pojechaliśmy do Poznania, to wiolonczela pojechała z nami i... Bye! A wiecie dlaczego? Bo po prostu zajmowała nam tu miejsce i wadziła nam strasznie, i w ogóle, jakby wiecie, bez sensu ona tutaj była. Więc wróciła do domu rodzinnego i sobie tam teraz stoi. I teraz, jak mówiłam, pracuję jako nauczycielka śpiewu i super, i to bardzo lubię też. Bardzo, bardzo lubię przekazywać młodym ludziom tę wiedzę, te pasje, bo przede wszystkim o to chodzi. Jeżeli uczycie małe dzieci, to przede wszystkim chodzi o to, żeby przekazać im te pasje. Tą zajawkę, żeby one były zajarane muzyką, żeby to lubiły, żeby też widziały w tym coś więcej. Mm. Nauczyciel takich dzieci powinien otwierać im ten świat artystyczny, otwierać im głowy, jak powinno się skupiać na tym, że muzyka bardzo, bardzo potrafi rozwijać mózg. Po prostu. Jeżeli dziecko. Pójdzie w to. To samo z siebie będzie w stanie też ćwiczyć i poświęcać się temu bardziej. Oczywiście trzeba motywować, trzeba mówić, że trzeba ćwiczyć, wiadomo. Natomiast jeżeli dziecko faktycznie chce w to pójść, to ono w to pójdzie naprawdę. Ja to widzę po swoich uczniach. Mam takich, którzy widzę, że ćwiczą, widzę, że chcą i super, i z nimi naprawdę można świetnie pracować. Są też takie dzieci, które. Nie są, nie mają tego czegoś, że ćwiczą bardzo dużo. Właściwie to w ogóle mam takich uczniów też, że w ogóle nie ćwiczą. I z takimi dziećmi po prostu nie robię na siłę tego, że o, ty musisz być najlepszy, ty musisz ćwiczyć, czemu ty w ogóle nie ćwiczysz, jesteś beznadziejny. Nie. W takim przypadku, kiedy dziecko jest mniej zdolne, mniej mu się w ogóle chce, mniej widzi w tej muzyce coś takiego dla niego, skupiam się po prostu na tym, żeby cokolwiek po prostu przekazać temu dziecku, temu człowiekowi młodemu, żeby kiedyś, za 10-20 lat, wspomniał sobie lekcję śpiewu ze mną i uznał, że kurczę, to były fajne czasy. Chodziłam kiedyś na lekcję śpiewu, albo na lekcję muzyki do kogoś, tak? I kurczę, to było super. Ta pani była taka fajna, bo zaraziła mnie tą muzyką i może dzięki Tobie, jeżeli uczysz dzieci, jeżeli jesteś w 43% z ankiety i uczysz, albo. No, dajmy na to, że uczysz, tak? Dzieci? To możesz zostać dobrze zapamiętany przez tego młodego człowieka. Nie chodzi tu o ciebie, jakby o egoizm, tylko o muzykę, po prostu o tą pasję, że muzyka to koniec końców powinna być właśnie pasja i, i powinna rodzić się z pasji, i powinniśmy zarażać się pasją. W muzyce nieważny jest wiek. Nieważny jest ukończony tytuł, zdobyty papier. Nie. Ja uważam, że w muzyce te w ogóle takie rzeczy nie powinny mieć znaczenia. To jest moje zdanie. Uważam, że super, jak ktoś zdobył jakiś, jakiś tytuł. Fajnie, super. Rozwijasz się w tym. Dokształcasz. Nie ma w tym nic złego, to jest super. Ale nie. Pieczętujmy tych osób, które po prostu są świetnymi muzykami, artystami, mają piękne dusze artystyczne. Oni żyją muzyką. I co z tego, że nie ma tytułu? Muzyka to nie jest przestrzeń do kategoryzowania i dzielenia. Muzyka powinna łączyć. Czy poślesz. O, mocne pytanie. <laughs> Czy poślesz swoje dzieci do szkoły muzycznej? Bądź czy polecasz innym? 72%, czyli 49 osób zagłosowało za tym, że tak, pośle do szkoły muzycznej swoje dziecko, albo poleci komuś szkołę muzyczną. Czy ja poślę swoje dziecko do szkoły muzycznej? Powiem Wam tak. Chyba nie jestem w stanie tak jednoznacznie odpowiedzieć tutaj na to pytanie. Na pewno na 200 tysięcy procent. Wychowam swoje dzieci z muzyką. Wiecie, od najmłodszych lat będzie w naszym domu po prostu muzyka, bo jestem w nim ja. <laughs> Więc, sorry, <laughs> czy chcecie, czy nie, będzie muzyka w naszym domu. <laughs> Natomiast to, czy będą chciały pójść do szkoły muzycznej, to jest najważniejsze. Czy w ogóle będą chciały, tak? E, uważam, że tak, że to jest bardzo wychowanie w muzyce, z muzyką, po prostu, że ta muzyka jest obecna w życiu człowieka, że. Kształci się gdzieś tam muzycznie? Absolutnie jestem za tym. Czy znajdę szkołę, która będzie odpowiadała mi? W sensie, w której zobaczę dobre wartości i yy, odpowiedni model szkoły? Zobaczymy. Jeszcze trochę lat. Do tego czasu mam. Yy, natomiast absolutnie uważam, że, powin że muzyka po prostu. Wystarczy sobie gdzieś poczytać, tak? Jakie muzyka wnosi mm, wartości, walory, i jak rozwija po prostu nasze, nasz mózg. Zwłaszcza od najmłodszych lat, więc jakby tu w ogóle nie ma dyskusji, nie? Yy, I oczywiście, że tak. I to jest w ogóle też najciekawsze, że widzicie, my możemy mieć jakieś wspomnienia ze szkoły muzycznej, które nas zraniły, które mogą być w ogóle naszą traumą na całe życie, a jednak. Te osoby, które również doświadczyły na przykład właśnie przemocy fizycznej bądź psychicznej, one mogą być w, tych, w tym właśnie, że tak, poślą swoje dziecko do szkoły muzycznej. Widzicie, co to, o czym to świadczy, że mimo że przeszliśmy, co przeszliśmy w tej szkole muzycznej, że może jest to nasza trauma, może teraz się leczymy w ogóle przez to, potrafimy dostrzec te plusy, potrafimy dostrzec walory. To, że może właśnie dzięki tej szkole muzycznej jesteśmy tym, kim jesteśmy, a jesteśmy spoko <noise> na przykład. Ogólnie przez te trzy lata, jak się wyprowadziłam z Poznania, to dużo jeździłam pociągiem. I jakaś pani mnie starsza zaprzepiła w pociągu, długo sobie gadałyśmy i jak dowiedziała się, że jestem ze szkoły muzycznej, to powiedziała, że jak ma styczność z ludźmi, którzy mają styczność z muzyką, albo są ze szkoły muzycznej, to mówi, że to są w ogóle jacyś tacy bardziej otwarci ludzie, Bardziej kulturalni, natomiast tak, to są w sumie fakty. Muzyka tak rozwija u szlachetnia człowieka uwrażliwia, że tu w ogóle też nie ma dyskusji nie. <grych> Więc to też jest takie. z jednej strony super, z drugiej strony takie kurczę, nie? ciężkie, ciężkie, bo tak naprawdę dochodzimy do tego, że... To nie z muzyką jest coś nie tak. I absolutnie z muzyką nie jest nic nie tak. Tu nie chodzi o muzykę, o koncepcję szkoły muzycznej, tylko wydaje mi się, że o po prostu, po prostu o system szkół w ogóle. I o to, jakich nauczycieli szkoła zatrudnia. Jakich nauczycieli jako ludzi, a nie specjalistów w dziedzinie. Tu nie chodzi o tytuły, tylko o to, jakim wychowawcą jest ten człowiek. Mój mąż jest trenerem piłki nożnej. Jeśli chodzi o dzieci, to oni tam byli szkoleni w ten sposób, że jako trener, trenerzy byli szkoleni w ten sposób, że czy trener ma wychować piłkarza, czy wychować człowieka? Odpowiedź brzmi wychować człowieka. Jeśli chodzi o dzieci w przedziale tam te młodsze po prostu, tak? My pracując z dziećmi nie mamy za zadanie stworzyć, wychować najwybitniejszego muzyka wszechświata. Może koniec końców to, to jest dopiero dziecko, słuchajcie, to jest dopiero dziecko. Ono ma prawo jeszcze nie wiedzieć czego chce. Ono ma prawo przyjść na tą lekcję muzyki i tak za bardzo nie ogarniać. I w sumie, e, tak jak wiecie, ma do tego prawo, bo koniec końców może być malarzem albo lekarzem. Ma dopiero 6 lat, a nauczyciele często wymagają od takich dzieci, że muszą już teraz być po prostu mistrzami świata i w ogóle i strasznie jest to po prostu krzywdzące, tak? I właśnie tak jak ja od trzech lat nie ruszyłam violonczeli, tak już raczej do niej nie wrócę, tak mi się wydaje. I wiele osób z was również ma podobną sytuację. No właśnie. A gdyby nam po prostu przekazali pasję do tej muzyki, pasję do tej violonczeli, pokazali jaki piękny jest to instrument. Okej, okay, nie chce ci się ćwiczyć, nie lubisz, może za bardzo, Dobrze, spoko. Grajmy może bardziej dla przyjemności w takim razie, bardziej tak, żebyś miała po prostu taki element w życiu, który cię rozwija w jakiś tam sposób, a nie jakieś ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, ciężko mi to zrozumieć, wiecie? Ciężko mi zrozumieć, co taki nauczyciel mógł mieć w głowie, nie? Kiedy tak po prostu się wyżywał gdzieś, zmuszał dziecko do czegoś i może miał po prostu nad sobą. Program nauczania, tak? I program do zrealizowania, który musiał po prostu zrealizować i po prostu musiał. I właśnie to jest to: może to system jest zły. Znaczy, na pewno. Dobra, słuchajcie, to jest już ostatnie pytanie. Chciałam jeszcze powiedzieć tylko jedno. Na przykładzie chociażby mojego rodzeństwa. Moja siostra jest skrzypaczką, a bardzo dużo osiągnęła jako skrzypaczka, pracuje w filharmonii i miała wspaniałych nauczycieli. Oni przekazali jej to wszystko co najcenniejsze tak naprawdę i są nauczyciele. Złoci ludzie po prostu złote osoby. Osoby właśnie. Nauczyciel jest człowiekiem, i ma dziecko pokazać, jak być człowiekiem, tak? Mój młodszy brat również jest pianistą. Wybitnym słuchajcie, konkursy, wszystko. Masz to samo. Mm, ale on to już w ogóle jest jakiś kosmita. I też ma fenomenalną nauczycielkę, która całym. ona żyje tą pracą, słuchajcie. Ona potrafi się oddać temu, była z tymi dzieciakami wszędzie, zawsze jeździła. Jak tylko mogła z moim bratem pojechać gdzieś na jakiś konkurs, zawsze tam jechała. Zawsze jechała, cały czas się kształciła, edukowała cały czas. Była świetnym pedagogiem przede wszystkim. Także są tacy nauczyciele. Idąc dalej właśnie tym tropem. Napisał do mnie wspaniały mój pan profesor z podstawówki. Serdecznie pana pozdrawiam i dziękuję za wiadomość. Ta wiadomość dotyczy pierwszego odcinka na ten temat. Mam nadzieję, że wielu licealistom to pomoże i pewnie dobrze, jakby rodzice dzieci podstawówkowych tego posłuchały. Wiele myśli przewijających się w tej relacji jest wspólnych dla dużej liczby dzieci w podstawówce, które przychodzą do mnie w czasie przerw czy na dyżur żeby pogadać. Tylko też pokazuje, że nie możemy uogólniać, nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka. To jest najgorsze. Są nauczyciele wspaniali, którzy są z powołania nauczycielami. Którzy zostali, po prostu poczuli w sercu, że chcą uczyć, tak? I, i naprawdę to chcą robić i kochają to robić. W sumie każdy nauczyciel taki powinien być właśnie, nie? O to chodzi. No a niestety też są nauczyciele, którzy może po prostu nie mieli wyjścia i musieli po prostu zacząć pracę w szkole z różnych względów, tak? Tylko teraz pytanie. Czy powinni wiedząc, że to nie jest dla nich, że się może nie za bardzo nadają do bycia nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem? Czy powinni w to iść? Czy mają świadomość tego, jaki wpływ mają na dzieci? Jak ich obecność w życiu człowieka przez 6 lat albo 12 po prostu realnie wpłynie na życie danego młodego człowieka, bo realnie wpłynie tak. Jak coś się dzieje w Waszym życiu 12 lat, niektórzy pracują w jakimś miejscu po kilkanaście lat. I co? I ta praca jakoś chyba wpływa na tych ludzi, tak? To jest tak samo. 12 lat w szkole. I jeszcze biorąc pod uwagę to, że. Nasze lata młodości, dzieciństwa są dla nas kluczowe, dla tego, kim staniemy się w przyszłości jako dorośli. To są lata, gdzie my kształtujemy siebie. No właśnie. Zalety szkoły muzycznej według Ciebie. Zaczynamy. Bycie w samym centrum muzyki. Muzyka to Ty. Bardzo ładne zdanie. Tak, szkoła muzyczna ma do siebie to, że, że otaczają cię ludzie po prostu związani z muzyką. Wszyscy gracie na czymś, wszyscy jesteście um, zaangażowani w artystyczne rzeczy, i to jest piękne. To jest piękne, naprawdę. Mój brat na dosłownie jeden dzień zmienił szkołę, bo zaczął myśleć o medycynie. Twierdził, że zmienia szkołę, żeby bardziej się na tą medycynę przygotować. Jeden dzień spędził w tej innej szkole, takiej zwykłej, wiecie, zwykłej, niby ukierunkowanej na jakieś tam matematykę, chemię i biologię i tak dalej. Następnego dnia już wrócił do szkoły naszej, bo, bo po prostu muzyczna to jest jednak to. Totalnie to rozumiem też. Dalej. Muzyka uwrażliwia, rozwija na wielu płaszczyznach poznawanie muzyki głębiej od wewnątrz. To tylko też wspominałam o tym wcześniej, jakie są plusy. Myślę, że warto nagrać oddzielny jeszcze film, czyli część trzecią, na temat tego, jakie plusy i korzyści daje nam po prostu muzyka w życiu. Muzyka. Tak jak tutaj ta osoba napisała, muzyka uwrażliwia, rozwija na wielu płaszczyznach. Kolejne. Zdobycie wykształcenia, nauka organizacji i samodyscypliny, rozwój słuchu i superznajomości. No właśnie, słuchajcie. 7.25 zaczynała się pierwsza lekcja czasami. Kończyły się zajęcia ogólnokształcące, wiecie. Matma, chemia, EDB i te te wszystkie. O 7.25 była zerówkowa lekcja jakby. Często kończyliśmy zajęcia po 15. Te takie ogólnokształcące. Następnie były lekcje popołudniowe, czyli muzyczne, czyli indywidualne właśnie. Albo orkiestra, albo chór, albo zespół instrumentalny. Bardzo dużo. Każdy musiał w czymś być, nie? To był też obowiązek orkiestra albo chór. Zespół musiałeś też zespół mieć. I oddzielnie też indywidualne zajęcia. Także bardzo dużo było zajęć po lek poza lekcyjnych jeszcze. No i co? I wracałeś do domu i musiałeś zrobić zadania domowe, nauczyć się na sprawdzian z matmy, poćwiczyć na wiolkę. W moim przypadku na instrument główny, poćwiczyć na zespół, poćwiczyć na orkiestrę. Jeszcze jakiś koncert dodatkowy był organizowany w szkole, więc musiałeś jeszcze dodatkowy materiał na ten koncert poćwiczyć. Było tego dużo, a więc organizacja, samodyscyplina, kolejna rzecz. Tak jak może wiele osób w zwykłej szkole po prostu wracało do domu tam 16, 15, 16, no i mieliście do zrobienia tylko zadania domowe i tyle. No to my mieliśmy naprawdę dużo więcej na głowie. Rozwój osobisty, ludzie, ale jest to największa zaleta i wada środowiska artystycznego i szkół. Mhm, mm zgadzam się. Hmm, jakby to można rozwinąć bardziej? Może weźmy ludzie w szkole muzycznej jako zaleta. Możliwość stworzenia własnego zespołu muzycznego, nawiązania wielu znajomości wspaniałych, na przyszłość po prostu, czyli możliwość wielu współprac. Wiecie, w tej branży bardzo ważne są znajomości, znanie wielu osób, muzyków, czyli, jak na przykład chcesz nagrać płytę, to potem będziesz wiedział, że ten gitarzysta jest fajny, on bardzo dobrze gra, weźmy go do, do tego numeru, żeby nagrał. Ten perkusista, w ogóle wiecie, macie wachlarz osób, po prostu, z których możecie wybierać potem, jak tworzycie jakąś swoją muzykę, na przykład, nie? Czy właśnie, mam znajomych, którzy założyli już swoje zespoły muzyczne w ogóle w podstawówce i to gdzieś tam dalej kontynuują, już teraz w życiu dorosłym, mają dalej ten zespół i, i super. I świetnie, nie? Więc na, na takim na przykład podłożu to jest plus. Wada, wyścig szczurów, patrzysz na inne osoby grające na przykład na tym samym instrumencie co ty, jak na rywali. I konkurencję, na przykład skrzypkowie, tak mieli pamiętam, że było najwięcej osób grających na skrzypcach i po prostu właśnie był ten wyś, wyścig szczurów, I było bardzo dużo takiego takiej, takiej rywalizacji, często bardzo niezdrowej, bardzo niefajnej rywalizacji, co więcej nauczyciele też to, to podkręcali jeszcze bardziej, często uczennice tej konkretnej nauczycielki mieli więcej forów ogólnie w szkole, bo byli tacy najlepsi i w ogóle takie gwiazdy po prostu. Właśnie takie to gwiazdorstwo to też jest kolejna rzecz w szkole muzycznej. Czyli jakby jeśli chodzi o ludzi, no to właśnie wadą może być to takie właśnie gwiazdorstwo, że ktoś dostał solówkę na jakimś koncercie i od razu się czuje po prostu, wiecie, nie wiadomo kim. I. i no i fajnie, brawo, nie? Tylko, że potem było bardzo dużo krzywdzących sytuacji. No właśnie, to też gdzieś tam tworzyło takie różne podziały, że myśmy się gdzieś tam pogrupowali. Pamiętam, że też fajne było to, jak byliśmy podzieleni w ogóle w całej szkole na jazzowców i klasyków. A dlaczego? A czemu a muzyka jest podzielona? Okej, okay, mamy różne gatunki muzyki, ale niech ci czerpią coś dobrego od drugich, a ci drudzy niech czerpią coś dobrego od tych pierwszych. I ja po prostu mam chyba zbyt idealną wizję tego wszystkiego. Chciałabym naprawić świat, a się nie da po prostu. Wiecie o co mi chodzi? Po prostu tworzyły się różne podziały, i to było takie niezdrowe, że my jakoś tak ulegaliśmy tym podziałom, i to się robiło po prostu gdzieś niezdrowe, szkodliwe. Jedni czuli się lepsi, drudzy czuli się gorsi, i to było takie niefajne, nie? Dobra, musimy się sprężać, bo już 40 minut nagrywam, a. muszę iść do pracy zaraz. Znowu. Rozwój na różnych płaszczyznach uczy to walki o siebie i o przetrwanie. Patrzcie, walka o przetrwanie. Samo to mówi za siebie bardzo dużo, nie? Kolejna osoba. Koła muzyczna nauczyła mnie organizacji czasu. Kolejna osoba. Rozwinięcie obu półkul mózgu. Kontakt z kulturą. Same plusy. Super. Kolejna osoba. Styczność z kulturą od najmłodszych lat. Super. Mniejsze klasy. Zawiązywanie więzi. Więcej można wyciągać od nauczycieli. Jeżeli ta osoba miała mm, mniejsze klasy, mniej osób w klasie, no to myślę, że na pewno na plus. Mm, ogólnie, jeżeli są takie szkoły, które mają mniej osób w klasie, no to uważam, że to bardziej na plus wtedy jest. Uczenie się dobrego rozplanowania czasu. Kolejna osoba, widzicie. Piłka dożna na przerwach. Kiedyś były fajne słodycze w automatach i żelki. Żelki mysz w sklepiku, nie wiem jak teraz. <grytanie> teraz chyba w sklepiku właśnie nie ma już słodyczy, bo chyba wycofywali jakieś takie niezdrowe przekąski ze sklepików. A ja jadłam zupkę chińską chyba praktycznie codziennie, bo tam były w tych sklepikach zupki chińskie. <grytanie> Rombiste plusy, zalety w ogóle szkoły muzycznej. Kolejna osoba. Mnóstwo okazji do poznawania ludzi, rozwój wrażliwości, twórcze działanie, cudowne projekty. Tak jest. Tak jak wam wspominałam w tym pierwszym odcinku. Bardzo dużo było koncertów. Coś niepowtarzalnego. Wspomnienia na całe życie i znajomości na całe życie często, nie? Szkoła muzyczna ogólnie. Rozwija słuch. Ogólnie Ciebie jako człowieka możesz poznać znajomych. Kolejna osoba. Nauka samodyscypliny, samodzielności i mobilizacji, aby pokazać innym, że stać Cię na więcej. Mm, ja wychodzę z założenia, że to my mamy robić, mamy być samodyscyplinowani, samodzielni i zmobilizowani. Nie po to, żeby komuś pokazać, tylko dla siebie. Żeby siebie rozwijać. Żeby się rozwijać w czymś. Dla satysfakcji swojej, a nie zadowalania innych. Więc zgadzam się Samodyscyplina, samodzielność mobilizacji, ale nie po to, żeby pokazać komuś. Właśnie to jest błąd w szkole muzycznej. Aby pokazać innym, że stać na więcej. Dobrze. To chyba są wszystkie zalety. To jeszcze szybko. Wady. Matko nie zdążę. Spóźnię się do pracy. Wady szkoły muzycznej. Mało czasu. Tak jak już wspominałam. 7 rano do 16. Pamiętam, że miałam w poniedziałki orkiestrę od 18 do 20.30. Co poniedziałek? Niszczy dziecięcą radość. Ogranicza. Auć. Szkoła muzyczna, która powinna na Cię rozwijać, zarażać do jeszcze większej pasji, miłości do muzyki. Niszczy dziecięcą radość. Nie no, super w ogóle. <grym> Zajęcia nieraz do późnych godzin wieczornych. Wymaganie przygotowania na następny dzień. Tak, że to, że miałeś, tak jak ja na przykład, miałam w poniedziałki orkiestrę od 18.30 do 20.00, czy tam 18.00 do 20.30, nikogo to nie interesowało we wtorek, że ja nie mam zadania domowego. Nie, minus, jedynka. Nieprzygotowanie, wiecie! Nikogo to nie interesuje! Taki masz plan zajęć? Trudno. Musisz też robić zadania domowe, nie? To jest duży minus, oj, tak. Wyścig szczurów, to już wspominałam. Multum obowiązków. No tak, multum obowiązków, tak jak już wspominałam też. Często trzeba rezygnować z życia towarzyskiego na rzecz gry na instrumencie. Za mało zajęć fizycznych. O, bardzo ciekawy aspekt poruszony. Za mało zajęć fizycznych. A! Tak mnie to denerwuje. Nikt nas nigdy nie nauczył, jak powinniśmy stać, a wszyscy po szkole muzycznej kończą z tak krzywymi plecami, wszyscy byliśmy, jesteśmy tak pokrzywieni, takie mamy krzywe plecy, bóle pleców już w wieku 18, w wieku 18 lat, wszyscy są pokrzywieni, wszystkich bolą plecy jak stare dziadki po prostu. To jest bardzo, bardzo wielki brak, bardzo duży brak. WF w szkole muzycznej to jest dramat. Duża presja rówieśników i nauczycieli, natłok obowiązków. Życie w ciągłym pędzie. Presja, nerwica, niezdrowy tryb życia, stres, brak czasu wolnego. Mocne. Tak, ja pamiętam, że jak były jakieś egzaminy czy coś, to ja po prostu, wiecie, drastycznie się chudło, bo się mało jadło, a potem się rzucało na jedzenie, jak już wszystko było po wszystkim. Bardzo to był niezdrowy czas po prostu. Dużo czasu przeznacza się na ćwiczenie na instrumencie zamiast kontakty ze znajomymi. No tak, trzeba ćwiczyć. Ciągle trzeba ćwiczyć. 5 godzin dziennie, minimum. <grym> Czasami zbyt duży nacisk na zajęcia teoretyczne, brak wolnego czasu. Tu chyba chodzi o to, że na przykład wymagano y, bardzo dużo na przykład z matmy, z polskiego, z historii i często tacy nauczyciele właśnie teoretyczni gdzieś tam może za mało zdawali sobie sprawę z tego, że jednak jesteśmy w szkole muzycznej i. Ale z drugiej waszej strony, co mieli zrobić? Mieli plan na cały rok, że musieli przerobić jakiś materiał. Co oni mieli zrobić, nie? Jakby oni mają narzucone, wiecie, to też jakby trzeba zrozumieć. Znaczy, właśnie. Ach, musimy to wziąć pod uwagę, że tak było, jestem za tym, żeby to zmienić. Zniszczona psychika. Tworzenie niezdrowych schematów relacji z muzyką. Ogromna presja, małe wsparcie psychologiczne. Jeśli ktoś jest zbyt wrażliwy, to świat muzycznego zabije. Mocne zdanie. Mimo, że świat muzyczny jest światem wrażliwców, to jest bezkompromisowy. Jest to trudny świat, trudna branża. Musisz mieć twardą dupę, mając miękkie serce. Nieustanny stres i popierany przez profesorów wyścig szczurów. Właśnie to, co też wspominałam, wyścig szczurów jest, był bardzo wspierany przez nauczycieli. Oni w ogóle między sobą rywalizowali, te, ci nauczyciele. Kto ma więcej konkursowiczów, kto więcej w ogóle właśnie tych konkursów, tutaj. Pff. Aha. Dużo zajęć pozalekcyjnych, mało czasu wolnego, dużo stresu. A i jeszcze to, że ym, poziom nauczania takich podstawowych rzeczy jak biologia, chemia matematyka i tak dalej był dość niski w, tej, w tych szkołach muzycznych często i jakby my musieliśmy dodatkowe korki brać, nie? Na przykład z matmy czy coś, więc jeszcze dodatkowe zajęcia, słuchajcie poza lekcyjne, poza muzyczne czyli musiałeś chodzić na matmę gdzieś poza szkołą w ogóle, nie? Żeby w ogóle zdać. Tylko muzyka klasyczna jest super jazz to lipa, chociaż w szkole był wydział jazzu tak, właśnie, to też troszeczkę wspominałam o tym, że myśmy byli bardzo podzieleni, że tu jest jazz, tu jest muzyka klasyczna i ciach, nie? I granica, i w ogóle płot, mur. Rytmika w szkole, już lepsze byłyby tańce. <grytmika> Rytmika była zarąbista, nie wiem o co ci chodzi tutaj. <grytmika> Presja, nacisk na bycie najlepszym. Tak, nie możesz po prostu pasjonować się muzyką i robić tego po prostu na jakimś tam poziomie. E... Bo daje ci to radość. Nie ma miejsca na coś takiego. Ty musisz być najlepszy, a jak nie jesteś, i nie ma dla ciebie tu miejsca, nie? Stawianie na odtwórczość, brak kreatywności, przemoc, zaściankowość, gaszenie talentów. Wstawianie na odtwórczość to jest, to jest też ciekawy aspekt, głównie chyba w klasyce, wydaje mi się. Za duże obciążenie dla młodych ludzi, psychiczne i fizyczne. Brak czasu na wszystko. Dobra, słuchajcie, ja lecę do pracy, bo się spóźnię. Potem dogram jeszcze, chciałabym przeczytać kilka, bo pisaliście do mnie właśnie wiadomości prywatne, więc jak wrócę, to jeszcze to dogram. Także słyszymy się za sekundę. Okej, okay, moi drodzy, wróciłam, a więc wracamy do naszego tematu. Zaczynę teraz czytać prywatne wiadomości od Was. Pod ankietą, ponieważ zadałam dziesiąte pytanie, chcesz dodać coś od siebie, wyrazić swoje zdanie, opowiedzieć swoją historię, swoje doświadczenia. Śmiało pisz. Priv. Byłam w muzycznej 12 lat, jednak zawsze chciałam mieć dużą klasę, wielką paczkę znajomych, wielką studniówkę. Dlatego, idąc do liceum, zmieniłam na muzyczną popołudniową, zmieniając szkołę na zwykłe liceum. Zaledwie na tydzień. Widzicie, to jest podobna sytuacja jak mój młodszy brat, który zmienił szkołę i spędził w tej nowej szkole dzień. Tak, tutaj yy, jedna osoba pisze, że, w, że zmieniła na zwykłe liceum i spędziła tam tydzień. Po czym wróciła do, normalnie do swojej szkoły muzycznej. Miałam bardzo małą klasę i wtedy wydawało mi się, że to mega słabe, że mogłabym mieć więcej znajomych. Ale szczerze, po latach cały czas utrzymuję kontakt z ludźmi właśnie z muzycznej i to nie tylko ze swojej klasy, a w ogóle z całej szkoły. I uważam, że to super, że moja szkoła tak łączy ludzi i faktycznie tworzy społeczność. Mega. Bo to pokazuje tylko jak odpowiednie dostosowanie systemu jakby formy szkoły potrafi wpłynąć pozytywnie bądź negatywnie na całokształt tego, jak będzie wyglądać szkoła, co my z niej wyniesiemy. Ogólnie chyba każdy się zgodzi ze mną, że jak są mniejsze grupy, to po prostu bardziej jakościowe są te zajęcia, wtedy więcej można z tego wynieść. No, i tak jak pisze tutaj pewna osoba, obiecałam Wam, że, będę, że będzie anonimowo wszystko, że te mniejsze grupy teraz ma znajomych na całe życie, a ja mam kontakt dosłownie z jedną osobą ze szkoły mojej. Trochę z wyboru, nie powiem, że nie. Kolejna wiadomość. Na pytanie, czy doświadczyłeś po przemocy fizycznej bądź psychicznej, pewna osoba stwierdziła, że jeszcze napisze coś więcej w prywatnej wiadomości, a więc Czytam. Ponoć grałam jak gówno, a dyplom miałam zagrać na ledwo 3, dostałam 5. No cóż, ciągle wszystko było źle. Wieczne wyzywanie, płakanie na lekcjach? Norma. Z perspektywy czasu dziękuję osobie uczącej mnie za to, że stałam się silniejsza, znam swoją wartość i nie dam sobą więcej poniewierać. Oprócz tego, że ta osoba była bardzo chamska, to również przekazała mi wiele wartościowych rzeczy. Nauczyłam się samodyscypliny. Nigdy nie idę w każdej życiowej kwestii na skróty, tylko pracuję na wszystko ciężką pracą. Z jednej strony wspominam to koszmarnie wieczny stres przed lekcją, panika, płacz, ból żołądka, dzwonienie do rodziców i zapraszanie ich na rozmowę, a z drugiej strony jestem za to wdzięczna. Stałam się inną osobą. Boże, jak to jest w ogóle mocne, nie? Jakie to jest w ogóle. Wiecie, że my musimy się. że ona jest wdzięczna za to, że stała się silniejsza, przez to, że ktoś się nad nią znęcał. Jakby ja nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć, nie? Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć na to. Dzięki, że stworzyłaś tego bloga, konto. Nie wiem, jak się na to mówi. <grych> Nigdy nie miałyśmy jakoś kontaktów w szkole, ale pamiętam, jak ładnie śpiewałaś. Chyba też kiedyś widziałam cię ze łzami w oczach na korytarzu. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że Twoja praca w internecie i pod względem siebie będzie owocna w przyszłości niebawem. Kibicuję Ci. Dziękuję Ci bardzo. Przeogromnie. Widziałam mnie ze łzami w oczach na korytarzu. Pewnie nieraz. <śm> moja droga, pewnie nieraz. Ja, ja miałam. W ogóle, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Ja nie miałam oporów przed tym, żeby popłakać się przed obcymi ludźmi. Jeżeli ja czułam, że ja muszę się popłakać? To ja po prostu płakałam. Czy to na lekcji indywidualnej Wielonczeli, przed jakimkolwiek nauczycielem świata w ogóle, wiecie. Na lekcji polskiego pamiętam, że raz coś mnie tak wś... o, rozwścieczyło, że ja po prostu się poryczałam i wyszłam z sali, pamiętam. Ogólnie, jakby nie wiem, jeszcze nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że nigdy nie miałam oporów przed tym, żeby po prostu wyrazić swoje emocje bardziej prost, bardziej na zewnątrz. Nie umiałam stłumić takiego płaczu silnego, bo to był. Jeżeli ja nie mogę stłumić płaczu, to znaczy, że on jest bardzo silny i bardzo we mnie jest mnóstwo emocji. I one wychodzą właśnie w ten sposób, że ja po prostu zaczynam płakać i mnie to nie interesuje, że ludzie się patrzą, że ktoś mnie, się na mnie patrzy i mnie ocenia albo coś sobie myśli. Nie, ja po prostu nie, umiem, nie umiałam nigdy tego powstrzymywać i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Nieważne. Ja dziękuję Ci za to, że napisałaś wiadomość, że podzieliłaś się swoją historią. Patrzcie w ogóle, jak w tej wiadomości chociażby widać, jak na wiele aspektów to promieniuje w ogóle. To, jak stres ma tragiczne na nas oddziaływanie, jest w ogóle kosmiczne. A to, ile stresu właśnie ma się w takiej szkole bardziej wymagającej panika, płacz, ból łądka to już po prostu, wiecie, ten stres to wszystko tak. Działa, że to już wpływa na nasze fizyczne samopoczucie. Dzwonili do rodziców, zapraszali ich na rozmowę. No, moi rodzice też próbowali na różne sposoby gdzieś tam wpłynąć, rozmawiać z tą nauczycielką moją w podstawówce. Hmm, czy to coś dawało? Nie wiem, raczej nie. Okej, okay, mamy tutaj kolejną wiadomość. Też odpowiedź na to, czy doświadczyłeś przemocy fizycznej bądź psychicznej. Bardziej nieprzyjemna presja. Niekoniecznie z instrumentu, ale z innych zajęć muzycznych. Okej, okay. znowu na to samo pytanie. Absolutnie nie doświadczyłam przemocy ze strony mojej pani prowadzącej. W zasadzie lekcje z nią wspominam bardzo dobrze. Było to dla mnie bardzo bezpieczne miejsce, ale też wiem, że nie każdy miał takie szczęście, dlatego też angażuję się całkiem w ten temat i wiem, że pewne praktyki powinny się zmienić. Ale jestem głosem z drugiej strony. Jeśli chodzi o sferę kontaktu z nauczycielem, była to dla mnie ważna i dobra osoba. Powodzenia w zbieraniu danych. Dzięki. Super, że wyraziłaś swoje zdanie. Bardzo się cieszę, że nie mamy tylko samych negatywów, tylko jednak też są pozytywy, które ja też doskonale potrafię dostrzec. I dlatego będzie trzecia część. Już mówię to po raz setny w tym filmie. O! Tak, to jest coś pięknego. To, dzięki, że napisałaś wiadomość, dlatego że to też pokazuje, że właśnie są nauczyciele, tak jak ja Wam też wspominałam. Mój brat, moja siostra mieli. Wspaniałych nauczycieli, cudownych. To byli po prostu cudowne osoby. Tak samo mój pan profesor, który do mnie napisał w ogóle po pierwszym odcinku: Takich ludzi właśnie potrzeba. Tak, tacy ludzie powinni tylko i wyłącznie móc pracować z dziećmi, z młodzieżą. Reszta? Nie dokończę tego zdania. Kolejna osoba. Odpowiedź na czy po skończeniu szkoły muzycznej działasz w zawodzie muzycznym? I tak, i nie. Dorabiam w kawiarni, bo wiadomo, jest ciężko. No, jest ciężko. Wiadomo. Ta sama osoba odpowiada na pytanie o przemocy fizycznej i psychicznej. Wychodzenie z płaczem z zajęć? Tak. Więcej negatywnych informacji na swój temat niż pozytywnych. O! To jest to. Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu pokolenia starszego, czyli nauczyciele, którzy zazwyczaj uczyli nas w szkołach i którzy może dalej uczą w tych szkołach. To jest to pokolenie jakby, nie wiem, naszych rodziców. Wiecie, że my i nasi rodzice, ok? Nie wiem, kumacie? To oni mają takie coś, że, że nie można za bardzo skupiać się na pozytywach. Jeżeli będziesz mówił cały czas pozytywne rzeczy, to to jest niebezpieczne. To jest nie tędy droga. Rozpieścisz to dziecko za bardzo. Wiecie, oni mają takie, mam wrażenie, myślenie, nie wszyscy, oczywiście, że nie uogólnia, mam nadzieję, że też to widzicie, że staram się nie uogólniać, że staram się trochę pokazać z jednej i z drugiej strony. Natomiast po to, jakby w ogóle wzięłam się za nagrywanie tych materiałów, żeby pokazać te właśnie trochę niefajną stronę szkoły muzycznej. Co nie zmienia faktu, że też pokazuję, chcę pokazać i pokażę w oddzielnej części aspekty pozytywne. Natomiast wracając, widzicie, bo ja mam wrażenie, że ja się muszę tłumaczyć cały czas, a ja się nie chcę tłumaczyć już. Tak! Ci nauczyciele skupiali się bardziej na negatywach niż pozytywach. Bardziej cenne według nich było to, żeby nam zwrócić uwagę, żeby powiedzieć: Nie, znowu nie pocieszyłaś. Nie jest idealnie. To jeszcze nie jest to. Więcej negatywnych informacji na swój temat niż pozytywnych. Zmieniło się to dopiero po 13-14 latach. Nie za bardzo rozumiem, wydaje mi się, że chodzi o to, że zmieniło się to, że, że ta osoba sama o sobie przestała myśleć w samych negatywnych. Aspektach, tylko zaczęła dostrzegać pozytywy po 13-14 latach. I o to chodzi, to dokładnie mam tę samą sytuację, że ja dopiero teraz... Słuchajcie, 12 lat szkoły muzycznej, rok na Akademii Muzycznej, 2 lata na wydziale jazzu i prawie pół. Czekajcie, co? 15,5 lat. I ja dopiero rzuciwszy te studia, to wszystko, znalazłam przestrzeń w swoim życiu na to, żeby zacząć patrzeć na siebie pozytywnie, dostrzegać swoje zalety, plusy, w ogóle siebie, to, że też jestem ważna i że mam swoje jakieś zainteresowania, które mogę realizować. Zajęło mi to 15 lat. Uświadomienie sobie tego nie jest łatwe, aż mnie ciarki po plecach. Przeszły. Czy doświadczyłeś przemocy fizycznej psychicznej? To jest kolejna osoba. Teoretycznie nie, ale jak mi ćwiczenie nie wychodziło, to chciało mi się płakać i oczywiście jako mały dzieciak nie miałem odwagi o tym mówić nauczycielowi. No tak, no bo. Przecież nie możemy się uzewnętrznić, tak? Jesteśmy na lekcji muzyki, nie ma miejsca na pokazanie emocji, płaczu, wrażliwości, że. <laughs> Właśnie o tym mówię, nie? Wiecie co? Jak zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu, na studiach, na uczelni, moja cudowna nauczycielka śpiewu w pierwszym, drugim roku otwierała mi bardzo głowę na to, że hej, jeżeli się czujesz źle, to ta lekcja jakby trochę nam nie pójdzie, nie? Jakby to jest... I to jest okej. Okay. Ile razy ja na tych lekcjach płakałam po prostu, bo, Żeby się wypłakać. Bo takie miałam emocje w sobie. I nie dało się zaśpiewać czegoś, bo po prostu tak coś we mnie się działo. Czy stres, czy coś, wiecie. I na tych lekcjach ja... Dostałam to zrozumienie, dostałam to, że jesteśmy artystami, jesteśmy wrażliwi bardziej niż może przeciętny człowiek, bo nie bez powodu właśnie. Zmierzamy ku sztuce, tak? Żyjemy sztuką, bo jesteśmy po prostu wrażliwi. Moje lekcje śpiewu wyglądały często tak, jakbym była na jakiejś terapii u psychologa. Oczywiście, wiadomo, nie traktowało się tego tak, ale naprawdę czasami tak było. Nie bez powodu istnieje coś takiego jak muzykoterapia. Hello? Łączmy fakty. Ok. kolejna wiadomość tutaj od tej samej osoby na pytanie wady szkoły muzycznej. W ogólnokształcącej skupiasz się nie tylko na własnym instrumencie, ale też na innych. Dochodzą też inne przedmioty, które trzeba zdać, a w których niekoniecznie byłem dobry, więc się nimi dodatkowo stresowałem. Męcząca była też ilość czasu, jaką trzeba było poświęcić po zwykłej szkole na szkołę muzyczną i ćwiczenia na więcej niż jednym instrumencie. Trzeba przecież zdać podstawowy. Do perkusyjnych poza zestawem dochodziła marimba, kotły, ksilofon, no i fortepian obowiązkowo. Tak, tak, przecież myśmy jeszcze mieli obowiązkowy fortepian. Mm, tutaj osoba pisze z tego, co widzę, z perspektywy łączenia szkoły ogólnokształcącej z muzyczną popołudniową. Szanuję ludzi, którzy szli tą drogą, bo tym bardziej taka szkoła ogólnokształcąca miała pewnie wywalone w to, że ty, gościu, jeszcze chodzisz do jakiejś szkoły muzycznej poza lekcjami. Co nas to obchodzi? Ty masz tutaj szkołę, masz matematykę, masz to wszystko... Myśmy w szkole muzycznej mimo wszystko mieli gdzieś tam okrojony ten materiał z, ich, z tych podstawowych przedmiotów, no bo jednak to jest szkoła ogólnokształcąca, szkoła muzyczna. Myśmy mieli wszystko w jednym pakiecie. A tu to już w ogóle sobie wyobrażam, że, że musiało być ciężko. I jeszcze ta sama osoba odpowiada na pytanie: czy poślesz swoje dzieci do szkoły muzycznej, polecasz innym, jak będą chciały? To też właśnie mówiłam. Jeżeli będą chciały, to jest najważniejszy chyba aspekt najważniejszy. Przecież jak nie będzie chciało, to nie zmusisz. Okej, okay, hejka, fajny content, miło mi patrzeć, jak się rozwijasz. Pozdrawiam cię, plutko. Pozdrawiam cię, plutko. Dobra, dziewczyna tu jedna pisze, że wybrała saksofon, jak była mała, chciała iść do klasy saksofonu, ale na egzaminach wstępnych zaproponowali jej klarnet. Chyba się zorientowali, że każdy wybiera saksofon, a w klasie klarnetu będą pustki. Więc okej, okay, 11-letnia nieasertywna, ja zgodziłam się. Mimo wszystko nie żałuję, kocham dźwięk klarnetu, i były momenty, gdzie grało mi się. Przebosko. Y, studiuję inny kierunek. Zaraz wyślę dalszą część. Okej, okay, mam tą dalszą część chyba. Zaraz znajdę. Okej, okay, dziewczyno, ale się rozpisałaś. Zalety szkoły muzycznej według mnie. Poznajesz nowych superziomków z mega wyobraźnią i talentem. Zdobywasz wiedzę na tematy, które Cię interesują, ciekawostki, a które ciężko byłoby Ci znaleźć, przyswoić samemu. Uzyskujesz pomoc, w jaki sposób uczyć się tych nowych, konkretnych rzeczy. Nabywasz większej dyscypliny i musisz sobie rozplanować czas tak, aby ogarnąć gimnazjum i muzyka. Mi niestety bardzo rzadko się to udawało. Nikt nas nie uczył nigdy tego, jak zarządzać sobą w czasie, tak jak nikt nas nie uczył, jak oddychać poprawnie i stać poprawnie. Nie, nam tylko mówili, że mamy siedzieć, nie ruszać się w ławkach i mieć proste plecy. Wady szkoły muzycznej według mnie: spotkanie z toksycznymi nauczycielami, którzy nauczali na swój sposób, mieli swoje dziwne metody, zero wyczucia i instynktu. Takie dziecko dorosły, tylko bardziej smarkula dorosły. Okej. Okay. Mocne tutaj widzę opinie. Nie zwracali za bardzo uwagi na to, co mówią i w jaki sposób. Leciały często przekleństwa i jakieś agresywne uderzanie w pulpit. Pamiętam jak pan, który prowadził orkiestrę uderzył w pulpit tak mocno, że ten się rozwalił, a wszystkie śrubki poleciały pod nasze nogi. Masakra. Nie mam pojęcia, czemu ogromna większość muzyków, których poznałam, to takie właśnie świry. Ci nauczyciele naprawdę mieli znieczulice. To jest właśnie ciekawe. Przecież też kiedyś byli mali, może też zostali zranieni. Też mieli marzenia przecież muzyczne swoje jakieś. Byle nauczyć jak najlepiej, byle do przodu. Nieważne jak nauczyć, byle nauczyć. Zero emocji. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że nikt z naszej ówczesnej klasy klarnetu nie gra dziś na żadnym instrumencie. Tylko jedna osoba poszła na drugi stopień i to na śpiew. Aha, to zarobiście. Brawo dla tego nauczyciela w ogóle. Super. Wieczny stres, że będą krzyki, przekleństwa, poniżanie. Pokazywanie przy innych uczniach, że czegoś się nie wie lub źle się zachowuje. Mieliśmy jedną nauczycielkę od kształcenia słuchu, u której naturalnie było płakanie ze szlochaniem na lekcji. Już nikt na to nie zwracał uwagi, bo działo się to tak często. Na pewno stresujące były też egzaminy co semestr, bardziej takie przeglądy, ale tak czy siak była komisja, było turbo sztywno, ludzie się stresowali, mdleli, no naprawdę był cyrk. Szczególnie kiedy jest się na początku drogi i ma się świadomość, że to jeszcze nie brzmi ideolo, a masz grać przed tyloma ludźmi. No właśnie, to egzaminowanie, to, że masz zagrać na jakąś ocenę. Nie wiem, dla mnie to wszystko jest tak do wywalenia do kosza, ten cały system, że masakra. Nie wiem, czy poślę w przyszłości swoje dziecko do szkoły muzycznej. Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że zależy od wielu czynników. Mimo wszystko nie wydaje mi się, że każda szkoła muzyczna jest zła. Bardziej chodzi o podejście do tych dzieciaków i myślenie osób, które zaczynają prowadzić te osoby. Trzeba to naprawdę robić uważnie i mądrze, bo dzieciaki naprawdę są turbo mądre i zapamiętają wiele. A dla takiego dorosłego to będzie na przykład taka naturalna, szybka i nieszkodliwa myśl. Ja już strasznie się rozpisałam. Wybacz. Nie! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O to mi właśnie chodziło. <laughs> Mega, naprawdę w ogóle. Bo jestem tak wzruszona tym, jak się zaangażowaliście w tą ankietę, naprawdę. Ale to tylko pokazuje jak każdy potrzebował tego, żeby o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że te pierwsze lata w szkole muzycznej, ten pierwszy stopień, to powinno być takie totalne przekazanie miłości do muzyki. Tak! A nie, że ma być ideolo zagrane równo, czerwony pasek i tyle. Niech to dziecko nawet leci na trujach, albo nawet niech nie będzie ocen przez te pierwsze lata. Bo w ogóle wydaje mi się, że oceny to też jest sprawa strasznie szkodliwa, ale niech poczuje, że to jest to, co kocha. No albo i nie. Dokładnie widzę, że tak samo myślimy tutaj z koleżanką. <laughs> Napisałaś to świetnie w punkt. Pamiętam, jak na apelu do pierwszaków dyrektor powiedział, że nauczyciel musi czasem krzyknąć, aby uczeń mógł się nauczyć. Szok. Ogólnie to sporo nauczycieli było toksik. Od tu od skrzypiec, trąbka, kształcenie słuchu, jeden od fortepianu. No, każdy miał jakieś dziwne, toksyczne i absolutnie niezrozumiałe zasady. Nie chcę już tak dużo zajmować czasu, więc tak w skrócie. W tamtym roku miałam taką akcję, aby po tych kilku latach wrócić do szkoły muzycznej na drugi stopień. Nawet złożyłam papiery, miałam ustaloną godzinę egzaminu praktycznego i teorii. Nie poszłam. Larnet nadal leży w szafie i się kurzy. Ruszam go raz na kilka miesięcy, nie wiem czy kiedyś wrócę do takiego regularnego grania. Czasami mam ogromną ochotę zapisać się do jakiejś orkiestry studenckiej lub na chór, lub właśnie na lekcje śpiewu. Podobno nie jestem za stara na naukę śpiewu, więc może wszystko jeszcze przede mną. Jasne, że wszystko przed tobą. Oczywiście, że tak. Nie ma czegoś takiego jak wiek w muzyce. To jest moje motto życiowe. Wiek w muzyce nie istnieje. Podział na wiek, na tytuły, ani nic takiego. Moim zdaniem muzyka to jest przestrzeń do tego, że jesteśmy artystami. Kropka. Klarnet to piękny instrument, ale za każdym razem jak gram, mam wrażenie, że zaraz Pan X na mnie nakrzyczy. I mało powiedziałam o moim nauczycielu, bo trochę ciężko o nim mówić. Z jednej strony jestem ogromnie wdzięczna, w końcu dzięki niemu umiem grać. A z drugiej strony nie znoszę go za to, że zniszczył mi psychę, i do dziś mam bardzo niskie poczucie własnej wartości. Kiedyś może pójdę z tym do psychologa. Please. Uważam, że to, że poszłam na terapię, to jest najlepsza decyzja w moim życiu! Prawie każdy z klasy klarownia tu był sparaliżowany przed lekcją z tym człowiekiem. I no nie wyglądało to na zdrowo. Przez 4 lata może kilka razy usłyszałam jakąś pochwałę. Jak skończyłam szkołę moja mama mi powiedziała, że ten pan powiedział, że miałam najlepszy dźwięk. A fajnie. Fajnie, że ci to powiedział w ogóle. Później jeszcze komuś powiedział, że byłam jedną z najzdolniejszych osób, jaką uczył. I to jest właśnie kolejna rzecz, tych właśnie tego pokolenia, tych starszych nauczycieli, jakby, że oni nie pochwalili cię! Ty zostawiłaś klarnet w szafie, kurzy się, a on miał nagle o tobie zdanie, że ty byłaś najzdolniejsza, i tak cię traktował? Nie wiem, według nich nie można powiedzieć pochwały właśnie, bo to ją zniszczy. Sorry, zniszczyło ją to, że cały czas ją katowałeś. A nie to, że powiedziałbyś, że dobrze jej poszło, że poćwiczyła, że to umie, że jest zdolna. Czemu jej nie powiedz... Dobra, spokojnie. Nie wiem jak ty, ale mnie takie pochwały uskrzydlają, bo właśnie wtedy czuję, że to co robię ma sens, że to działa i że się rozwijam. Wiesz, wiem, że są też tacy, którzy motywują się tymi krzykami i katowaniem psychicznym. Nie oceniam. No bywało ciężko, minęło tyle lat, prawie siedem. Słuchajcie, mi się wydawało że jak na mnie nauczyciel, ja to mówiłam w pierwszym odcinku, pani na mnie nakrzyczała, że coś było nie tak, że źle, że o, w ogóle wyrzuciła mnie z sali nieraz. I mi się jakby wiecie, i potem miałam chory schemat w głowie przez to, że ja czekałam do momentu takiego krytycznego, że nauczyciel już na mnie musiał nakrzyczeć, bo inaczej mnie nic nie motywowało. To nie jest motywacja, to jest strach. Lęk to jest chory jakiś schemat w mózgu, nauczyłeś się tego, że jak nauczyciel na Ciebie nakrzyczy, to Ty wtedy poćwiczysz, bo jesteś zestresowany, bo masz po prostu, bo ryczysz, wpadasz w histerię, masz nerwobóle i wtedy ćwiczysz, a jak jest wszystko dobrze, to to nie pasuje do ćwiczenia, bo ćwiczenie kojarzy Ci się tylko z tym lękiem, to nie jest motywacja, słuchajcie, absolutnie nie, tak jak piszesz. Pochwały uskrzydlają. Widzisz, że robisz coś do przodu, robisz krok do przodu. Najpierw trzeba pochwalić, powiedzieć, co wyszło dobrze, a potem zwrócić uwagę, co można zrobić jeszcze lepiej. A nie co było źle, tylko co można zrobić jeszcze lepiej. I że tą osobę na to stać. Nadal czuję ogrom złości i takiego niezadowolenia z nich, ale z siebie szczególnie, bo przez taki brak determinacji i przez brak twardego tyłka nie pokazałam, że potrafię biec w tym wyścigu szczurów. Bo masz miękkie serce, bo jesteś wrażliwa, bo, bo kochasz muzykę po prostu, tak? I, I dobrze! I nie wpasowałaś się w ten wyścig szczurów. Strasznie mi przykro, bo wiem, że ten człowiek nadal uczy dzieciaki i nadal dzieją się te chore akcje i krzyki. Może się zmienił, kto wie. Zobacz, że tak długie wiadomości teraz widzę, że musiałam to gdzieś wypuścić z siebie. Trafiło to twój profil. Ogromnie się z tego powodu cieszę, naprawdę. Strasznie Ci też dziękuję za podcast o szkole muzycznej prawie tu ryczałam przed moim kąpem, bo to było tak bardzo o mnie i o mojej historii w muzyku więcej takich materiałów i serii rób jak najwięcej, bo dawno nie spotkałam. Tyle ciepła na YouTubie u nikogo chyba. Jestem cichą fanką Boże. Dzięki. Rzeczy w ogóle nie powinny mieć miejsca, My w ogóle nie powinniśmy ruszać tego tematu, czajcie, nie? No nic, dobra. Słuchajcie. Okej, okay, przeczytam jeszcze jedną osobę o psychicznym znęcaniu, ale też o fizycznym. Na przykład jak dociskanie na siłę mojego brzucha ręką lub ołówkiem pod pretekstem sprawdzenia, czy dobrze oddycham przeponą. Finalnie znienawidziłam swój instrument, ćwiczyłam tylko tyle, ile było mi potrzebne, żeby zaliczyć egzaminy. Potrafiłam nawet specjalnie iść do szkoły, wypożyczyć salkę, ale nawet nie otworzyć futerału z instrumentem. Siedziałam tam czasami trzy godziny i płakałam, brzdąkając sobie coś na fortepianie i nucąc pod nosem to, co mnie bolało, dając, że to słowa piosenki. Tylko wtedy czułam się bezpiecznie, tylko będąc w towarzystwie swojej osoby. Dużo by opowiadać, i nie jestem w stanie teraz wszystkiego opisać. Boże, jak wy piszecie takie rzeczy, to po prostu jest dla mnie. Mm. W pierwszym odcinku wspominałam o tym, jak my dorośli mamy duży wpływ na dzieci. Jak czytam wasze wiadomości, to widzę po prostu te dzieci. Czy byliśmy kiedyś tymi dziećmi, które miały marzenia, które kochały muzykę, sztukę, chciały w to iść i to, co się stało potem. Dobrze, moi drodzy, myślę, że wystarczy. Boże, jak mnie dreszcze przechodzą w ogóle teraz. Mam nadzieję, że ten materiał zobaczą osoby, które powinny to zobaczyć: rodzice, nauczyciele i osoby, które tak jak wy. Podzieliliście się swoją, his, swoimi historiami, tak? Może ktoś jeszcze to zobaczy i zobaczy, że nie jest sam? Bo wydaje mi się, że wielu z Was mogło zobaczyć, że wow, nie jesteście sami. Dzięki temu, że ten film nie jest tylko moją opinią, moim staniem, tylko wielu, 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 wielu z Was. Ogromnie mnie to cieszy. Ogromnie mnie to cieszy, że postanowiliście zaangażować się w ten materiał że zrobiliśmy to razem. Dziękuję Wam bardzo za to, że zaangażowaliście się w ten materiał. Kto został do końca, zostawia serduszko w komentarzu. Wielkie serce dla wszystkich artystów i dla muzyków, dla wszystkich, którzy przeżyli piękne i gorsze momenty w szkołach muzycznych, czy w ogóle z muzyką związanych. Zostawiamy serducha w komentarzach. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Widzimy się w poniedziałki i środy i oczywiście będzie Trzecia część na temat szkoły muzycznej. Trzymajcie się, moi drodzy. Ściskam Was bardzo mocno. Zostawiam serducha w komentarzach i widzimy się wszędzie. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Spotify. Okej, okay, dobra. Trzymajcie się już za długo, już przedłużam. Już wiem, że przedłużam. PA!